Dawna Polska to barwny świat, w którym możemy spotkać wiele ciekawych rzeczy. Jedną z nich jest bogata ilość urzędów i godności, jakie były wplecione w funkcjonowanie Rzeczypospolitej. W dzisiejszym, drugim już odcinku z cyklu Urzędy i godności dawnej Rzeczypospolitej opowiem o urzędach centralnych, nie senatorskich. Najważniejszym urzędnikiem w administracji państwowej, nie mający swojego miejsca w Senacie, był sekretarz wielki. Jego pozycja powodowała, iż miał on pierwszeństwo przed wszystkimi urzędnikami ziemskimi i nadwornymi. Ustępował tylko miejsca marszałkowi nadwornemu. Sekretarzami mogły być tylko osoby duchowne, a dopiero od 1764 roku funkcję tę mogły piastować osoby świeckie. W Rzeczypospolitej sekretarzy było dwóch. Jeden dla korony, a drugi oczywiście dla Litwy. Koronny został powołany pierwszy raz w 1504 roku przez króla Aleksandra, a litewski dopiero przez Zygmunta Augusta. Obowiązki, jakie nakładał na nich urząd, były bardzo zbliżone do tych, które miał kanclerz, a w razie jego nieobecności mogli go nawet zastąpić, jednak bez prawa pieczętowania i podpisywania pism. Nigdy nie dostawali pieczęci do rąk, a jedynie w nagłych przypadkach mogli używać kanclerskiego sygnetu. Do obowiązków sekretarza należało przygotowywanie korespondencji tajnej, dzięki czemu były to osoby bardzo dobrze zorientowane w sytuacji politycznej państwa. Również miał odczytywać uchwały Senatu, pisma królewskie i wszelkie dokumenty przeznaczone do publicznej wiadomości. Na Sejmie Koronacyjnym jego rolą było odczytywanie nowemu władcy Pakta Konwenta. Do ich funkcji należało również zasiadanie w sądach asesorskich, dlatego zwano ich asesorami urodzonymi. Następne miejsce w hierarchii urzędniczej zajmowali referendarze. Na ten urząd mianowano po dwie osoby dla Litwy i Korony, a każdą parą musiała się składać z osoby świeckiej i duchownej. Między nimi wytworzyła się swoista hierarchia, gdzie starszeństwo określało czas piastowania urzędu. Referendarzy koronnych powołał w 1507 roku Zygmunt I, a na Litwie jego syn Zygmunt August. Musieli cały czas przebywać na dworze i nie mogli go opuszczać. Do ich obowiązków należało przyjmowanie próśb i skarg od osób prywatnych, a następnie referowanie ich kanclerzowi oraz królowi. Od tego zadania wzięła się nazwa referendarze. Około 1600 roku została im dodana kolejna funkcja, mianowicie mieli prowadzić sądy referendarskie, których głównym zadaniem było rozstrzyganie sporów chłopów z dóbr królewskich z dzierżawcami królewszczyzn lub starostami. Zasiadali również w sądach asesorskich, relacyjnych i sejmowych orzekających, m.in. w sprawach nadużyć ministrów i obrazy majestatu. Podczas reform z drugiej połowy XVIII wieku ustalono, że to spośród referendarzy będzie wybierany sekretarz Rady Nieustającej i jej Departamentu Interesów Cudzoziemskich. Aby pełnić te obowiązki, kandydat musiał znać dobrze prawo, co idealnie utożsamiali referendarze. Kolejnym urzędem był instygator, czyli najwyższy prokurator państwa. Bardzo rzadko był powołany, jednak jego obowiązki były również ważne. W imieniu króla ścigał osoby dopuszczające się przestępstw przeciwko państwu lub władcy. Również w przypadku, gdy żadna z instytucji sądowych nie chciała rozstrzygnąć spraw prywatnych, on miał prawo wnieść sprawę przed sąd z orzeczenia publicznego. Zajmował się też sprawami tak zwanymi zapomnianymi, czyli przestępstwami, których już nikt się nie zajmował i nie miał kogo dochodzić. Brał udział w sądach asesorskich, gdzie posiadał głos doradczy, oraz w sądach referendarskich, gdzie posiadał głos stanowczy. W latach panowania ostatniego elekcyjnego władcy Polski otrzymał prawo interwencji w komisjach skarbowych, gdy te rozpatrywały sprawy o nadużycia finansowe. Instygator miał prawo oskarżyć źle wykonującego swoje obowiązki ministra, dopuszczającego się malwersacji podskarbiego oraz podejrzanego o korupcję sędziego. Urząd ten pojawił się stosunkowo późno, w 1565 roku,
a przyczyną jego powołania była rosnąca populacja, a za co za tym idzie, rosnąca ilość spraw sądowych. Instygatorów było dwóch, czyli jeden dla korony, a drugi dla Litwy. I mieli przypisaną stałą pensję ze skarbu państwa. Ważnym urzędem było stanowisko pisarza wielkiego. Ich również było dwóch, koronny i litewski. Pracowali przy boku króla i kanclerzy. Prawdopodobnie ich funkcja powstała w 1504 roku, ale co dziwniejsze, Litwa otrzymała ich aż trzech, a korona tylko jednego. Prawo do ich mianowania zawsze posiadał król. Urząd obsadzano duchownymi i dopiero na Sejmie 1764 roku odsunięto duchownych i zniesiono dysproporcje, ustanawiając po dwóch dla każdego narodu. Kolejna zmiana przyszła w 1775 roku, kiedy podwojono ich liczbę i wprowadzono zasadę, że jeden z nich ma być świecki, a pozostali duchowni. Mieli prawo dowolnie się zastępować, gdyż nie byli przypisani do konkretnej kancelarii. Do głównych zadań pisarzy wielkich należało wyrażanie w słowach uchwał i postanowień w sprawach publicznych. Dodatkowo wydawali gotowe dokumenty i dyplomy. Byli osobami obeznanymi w sprawach państwowych, znali się doskonale na prawie i posługiwali się wieloma językami, przez co wielokrotnie byli wysyłani przez króla z poselstwem na obce dwory. Pisarze również zasiadali w sądach asesorskich z głosem stanowczym i opracowywali sentencje orzeczeń. Dzięki temu nazywano ich czasami pisarzami wyroków. Urzędnikiem odpowiedzialnym za skarbiec Rzeczypospolitej był kustosz koronny. Przebył on w kręgu podskarbiego oraz króla, z trzech skarbca, w którym znajdowały się insygnia królewskie i najważniejsze dokumenty państwowe. Funkcja ta była dość skomplikowana. Oficjalnie pieczę nad klejnotami koronnymi sprawował podskarbi wielki koronny. Poza nim skarbiec nadzorowali kasztelan krakowski i sześciu wojewodów, po dwóch z Wielkopolski, Małopolski i Litwy. Każdy z nich posiadał klucz do opieczętowanego skarbca i aby go otworzyć, musieli się zebrać wszyscy i posiadać do tego jeszcze zgodę Sejmu. Kustosz został powołany prawdopodobnie przez Zygmunta Starego jako prywatny urzędnik i nie miał za wiele roboty. Jednak gdy w 1596 roku dwór przeniósł się do Warszawy, a skarbiec pozostał w Krakowie, sytuacja ta spowodowała, że podskarbi, piastując swój urząd przy królu, przeniósł się wraz z dworem. Dzięki temu odnowiono urząd kustosza koronnego, zwanego często kustoszem koron. Przez to, że został on sam w Krakowie, a ściągnięcie w jedno miejsce wszystkich siedmiu senatorów było bardzo trudne, został on sam odpowiedzialny za skarbiec. Panowanie Jana III Sobieskiego utrwaliło jego pozycję i od tej pory został oficjalnie, osobiście odpowiedzialny za całość skarbca. Król Sobieski dodał mu do pomocy dwóch pisarzy, powołanych spośród kanoników krakowskich. Dopiero w 1776 roku uznany został za dygnitarza koronnego, jednak na odległym miejscu wśród hierarchii, po obozie polnym, ale przed regencami kancelarii kanclerskich. Mimo niewysokiej pozycji zasiadał w sądach asesorskich z głosem doradczym i referendarskich z głosem stanowczym. Urząd był obsadzany spośród kanoników i prałatów katedry wawelskiej. Tłumaczono też to, iż byli na miejscu i cieszyli się dużym zaufaniem. Kustosze trzy razy w dziejach Rzeczypospolitej nie wydali insygniów. Pierwszy raz w 1697 roku kustosz odmówił wydania klejnotów królewskich na koronację Augusta II, przez co zwolennicy musieli rozbić mur i włamać się do skarbca. Drugi raz miał miejsce w 1733 roku, kiedy to miała nastąpić koronacja Augusta III. Aby do tego nie dopuścić, kustosz wywiózł insygnia z Wawelu i ukrył je w Warszawie. Z tego też powodu król musiał koronować się za pomocą insygniów sprowadzonych z Drezna. Ostatni sprzeciw miał miejsce u schyłku Rzeczypospolitej, kiedy to w 1795 roku kustosz Jacek Przybylski nie wydał kluczy Prusakom i ci zmuszeni byli się włamać. Dzięki temu działaniu wiemy dokładnie, co znajdowało się w skarbcu, gdyż niedługo przed tym incydentem został sporządzony inwentarz. Litwa również miała swojego kustosza i zwał się Skarbnym. Rezydował na zamku w Wilnie, gdzie strzegł skarbca i archiwum Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Następnym urzędem był generał poczmistrz lub zwany inaczej poczmistrz naczelny lub generalny. Został powołany w 1647 roku przez króla Władysława IV Wazę. Król tym posunięciem przekształcił pocztę królewską w instytucję państwową, tworząc jednocześnie centralny zarząd pocztowy w Warszawie. Odrębne urzędy pocztowe miały Prusy i Litwa i dopiero w 1763 roku zniesiono ich odrębność, tworząc jednolity urząd dla wszystkich ziem na wzór saski. Wyżej wspomniani urzędnicy piastowali stanowiska ciągłe, jednak też istniały godności czasowe. Pierwszą z nich była godność marszałka Sejmu. Do jego głównych zadań należało przewodniczenie obradom Sejmu. Niestety nie mógł wpływać on w żaden sposób na dyskusję, a jedynie je podsumowywać. Powodowało to ogromny chaos podczas obrad, który dopiero w 1764 roku został ukrócony przez wprowadzenie regulaminu sejmowego, co i tak w sumie nie uchroniło marnotrawienia Sejmu na bezowocne dyskusje. Mimo tego, że Sejmy mają długą historię, urząd ten pojawił się dopiero w 1564 roku. Marszałka wybierali wszyscy posłowie większością głosów i mieli na to 3 dni od rozpoczęcia Sejmu. Wybór marszałka obwarowany był tzw. alternatą, czyli stanowisko obsadzali kolejno kandydaci z Wielkopolski, Małopolski i Litwy. Wynik wyborów ogłaszał marszałek poprzedniego Sejmu i to on przekazywał nowemu marszałkowi laskę. A od 1669 roku składał on przysięgę na ręce swojego poprzednika. Zaraz po wyborze marszałek brał się do pracy i mianował sekretarza sejmowego do prowadzenia zapisów z przebiegu obrad. Wybierał również 4-osobową komisję, której zadaniem było informowanie Senatu i Króla o otwarciu Sejmu i wyborze marszałka. W swoich kompetencjach miał również sprawy policyjne. Do końca XVI wieku wydawał przepisy policyjne zwane artykułami marszałkowskimi, które od XVII wieku przeszły do zadań marszałka wielkiego koronnego. Osoba piastująca to stanowisko aż do końca XVII wieku po zakończeniu obrad w nagrodę otrzymywała od króla intratne stanowisko. A od końca XVII wieku pobierał on już stałą kwotę ustaloną przez Sejm. Od 1775 roku występował jeszcze jeden urząd marszałka. Po powstaniu Rady Nieustającej przewodniczył on 9 przedstawicielom stanu rycerskiego, którzy z senatorami i królem tworzyli ów radę. Kadencja na tym stanowisku trwała 2 lata i nie można było jej powtórzyć, a na to stanowisko kandydat mógł ubierać się dopiero po upływie 4 lat. Obowiązki marszałka w Radzie należały do czysto administracyjnych, czyli przewodniczył zgromadzeniom, przeprowadzał głosowania, ogłaszał wyniki i podpisywał wraz z królem i najwyższym senatorem w Radzie jej uchwały. Opiekował się również archiwą i pieczęcią, której używał do pieczętowania dokumentów Rady w razie nieobecności kanclerza. Składał również przed Izbą Poselską sprawozdanie z działania Rady. Za swoją pracę otrzymywał rocznie 30 tysięcy złotych. Jego zastępcą był najstarszy godnością po nich konsyliarz pochodzący z tej samej prowincji co on. Konsyliarze byli wybierani przez Sejm, a każdy poseł kandydujący do Rady musiał wcześniej piastować jakąś godność. Po wyborze na konsyliarza osoba ta była wyłączona z czynnego życia publicznego. Nie mógł zasiadać w sejmikach deputackich i poselskich, ani pełnić żadnej funkcji w Trybunale. Mieli zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji na czas 2-letniej kadencji w Radzie. Mieli obowiązek przebywać minimalnie przez 6 miesięcy przy Radzie i regularnie brać w niej udział. W Rzeczypospolitej możemy spotkać jeszcze jednego marszałka, współprzewodniczącego obok prezydenta Trybunałowi. Był to najwyższy sąd szlachecki, powstały w 1578 w Koronie i w 1581 roku na Litwie. Marszałek w Trybunale był zawsze osobą świecką i był wybierany w tajnym głosowaniu na roczną kadencję z gremium sędziowskiego. Godność ta była wielce reprezentacyjna, dlatego otrzymywał ją zawsze wielki pan. Tak jak mówiłem powyżej, Trybunałowi przewodniczyły 2 osoby, marszałek i prezydent. Ten drugi zawsze był wybierany spośród osób duchownych.
otrzymywał je przeważnie najstarszy z kanoników gnieźnieńskich w Trybunale. Z racji tego, że obowiązki marszałka były bardziej reprezentacyjne i do głównych zadań było należało goszczenie sędziów oraz patronów, z tego też powodu przeważnie na to stanowiska mianowano magnatów. Ci, będąc majętnymi ludźmi, organizowali różne uroczystości, bankiety i spektakularne wyjazdy, o których później krążyły legendy. Splendoru godności dodawało prawo do honorowej eskorty wojskowej oraz prezentowania przed marszałkiem broni. Przybliżony system władzy miały trybunały skarbowe. Spośród mnogości urzędów centralnych były też takie, które zajmowały się gospodarką i finansami państwa. Najstarszą z godności był Urząd Wielkozrządcy Krakowsko-Sandomierskiego. Zajmował się zarządzaniem dobrami królewskimi w Małopolsce. Podczas panowania Augusta II został powołany do życia Urząd Kamery Centralnej, na której czele stał prezes i to ten urząd przejął kompetencje wielkorządcy. Ważnym urzędnikiem gospodarczym był żupnik. Zajmował się zarządzaniem kopalniami i mimo, że nie był zaliczany do hierarchii urzędników, był jednak funkcjonariuszem administracji centralnej. Żupnicy zajmowali się w głównej mierze sprawami gospodarczymi podległych im kopalń, ich finansami, zatrudnianiem i opłacaniem górników oraz zbytem wydobytego surowca. Wydawali również pozwolenia na prywatne przedsięwzięcia górnicze oraz sprawowali sądownictwo nad bracią górniczą. Kolejny odcinek za nami. Dziękuję za wsparcie, które od Was otrzymałem. Liczę, że na tym nie poprzestaniecie i dalej będziecie mnie wspierać, subskrybując, komentując oraz dając łapkę w górę. Do zobaczenia niebawem.